Dalej. Proszę Państwa, witam ludzi dobrej woli. Dobra wola prowadzi nas ku celom najwyższym. Powinniśmy o tym pamiętać, że są różne cele w życiu ludzkim, ale są też cele najwyższe, te, które prowadzą do ludzkiej doskonałości. I to odnosi nas do pojęcia harmonii. Harmonia to możemy określić harmonię jako zgodność w różnorodności, wzajemne uzupełnianie się. I harmonia, można by powiedzieć, jest to kierunek rozwoju całego wszechświata. Nie dotyczy to tylko nas, ludzi, to dotyczy wszystkiego to, co istnieje. Faktycznie w harmonii wszechświata wyraża się jego doskonałość. I teraz proszę popatrzeć na zjawiska, które nas otaczają. One wszystkie mają swój określony rytm, porządek. To wszystko, co możemy zaobserwować w przyrodzie, jest właśnie wyrazem harmonii. Ale jak to jest w przypadku człowieka? W przypadku człowieka jest to trochę inaczej, ponieważ w przypadku człowieka my przechodzimy niejako od poziomu natury do kultury, a więc to już nie jest ta harmonia mechaniczna, którą ewentualnie odnajdujemy w przyrodzie. To nie jest ta harmonia biologiczna, jest to harmonia, którą my możemy sami stworzyć. A na czym polega ta harmonia, którą tworzymy? Na zgodnych relacjach, na wspólnych dążeniach, na umożliwieniu wszystkim nam tego, co można by nazwać proces doskonalenia się. A więc po co tak naprawdę istnieje świat? Proszę zobaczyć, w jaki sposób tworzą się kultury i cywilizacje. One się tworzą przez to, że my w jakiś sposób stajemy się coraz bardziej doskonalsi. I to jest jakby wyzwanie przed człowiekiem, które jest wyzwaniem dla nas samych, a mianowicie w jaki sposób my możemy w pełni zrealizować nasze umiejętności, w jaki sposób możemy się sami doprowadzić do doskonałości. I teraz dążenie do doskonałości, proces budowania kultury i cywilizacji zależy od naszej wolności. Wolność jest zdolnością do samorealizacji. Dzięki wolności możemy podejmować decyzje o nas samych. O ile będą te decyzje słuszne, o tyle będzie z tym związany nasz osobisty rozwój. A więc rozwój, doskonalenie się, to jest coś, co jest oparte na podstawie wolności. Harmonia w życiu ludzkim, w harmonii w życiu ludzkim wolność jest rzeczą podstawową. Jakby ten kierunek rozwoju wszechświata, który jest oparty na wolności i harmonii, to jest ten, który jest niejako kierunkiem właściwym. Tymczasem proszę zobaczyć, z czym mamy do czynienia obecnie. Ten stan zniewolenia, czy ten stan ograniczenia naszej wolności, to jest w jakiś sposób uderzenie w to, co związane jest z całą ideą, na której został zbudowany wszechświat. Więc o ile sprzeciwiamy się temu, co się dzisiaj dzieje obecnie, o ile stajemy wobec tego w pozycji walki, to można by powiedzieć tak. Nasza dzisiejsza walka polityczna to walka kosmiczna. Tu nie chodzi tylko o nasz kraj, o nas samych. Tutaj chodzi o dużo więcej. Tutaj chodzi o naszą cywilizację. Tutaj chodzi o przyszłość ludzkości. Tutaj chodzi w ogóle o cały ten kierunek, dla którego powstał wszechświat. Tak mało ludzi zdaje sobie sprawę z konsekwencji tego, co się wokół nas dzieje. To nie chodzi tylko o zwykłe, proste obostrzenia. To chodzi o rzecz fundamentalną, o pozbawienie nas możliwości decydowania się o sobie, kształtowania naszego życia, a więc do pewnego stopnia realizowania harmonii na poziomie ludzkim.
Nasza dzisiejsza walka polityczna to walka kosmiczna. My, ludzie dobrej woli, bronimy kosmicznej harmonii. I teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat słowa polityka, dlatego że te apele, które powstały już pierwszy pod koniec listopada, później kolejny w grudniu, później jeszcze jeden, w sumie były trzy apele do władz, one były inicjatywą ruchu Wolne Wybory, który wówczas powstał. I bardzo często zwracałem się do różnych osób, do różnych organizacji z prośbą o wsparcie, o włączenie się do naszej inicjatywy i czasami otrzymywałem takie odpowiedzi, że właściwie ja polityką się nie zajmuję. To nie jest sprawa, którą ja chcę się zajmować. Ja będę się zajmował wszystkim innym, ale nie polityką. Tutaj koleżanka przyszła z takim obwieszczeniem, ale jeszcze moment. Ja bym chciał Państwu powiedzieć kilka słów na temat polityki w ogóle. Wydaje mi się, że my Polacy jesteśmy w dużej stopniu wymanipulowani w różnych dziedzinach życia społecznego. I jednym z bardzo ważnych aspektów naszej obecnej manipulacji to jest nasz stosunek do polityki. Wyjaśnijmy sobie znaczenie tego pojęcia. Słowo polityka pochodzi oczywiście, tak jak wiele pojęć takich społecznych w naszej tradycji, w naszej cywilizacji, z języka greckiego. A mianowicie chodzi tutaj o słowo polis, czyli tak Grecy określali kiedyś miasto, państwo. Polityka generalnie rzecz biorąc odnosi się do spraw, które związane są ze społeczeństwem. A więc właściwa organizacja społeczeństwa to jest polityka. Mówiąc inaczej, polityka to sztuka rządzenia. A więc jeżeli rozumiemy politykę w ten sposób, że polityka to sztuka rządzenia, polityka to właściwa organizacja społeczeństwa, w tym momencie w polityce nie ma nic złego. Wręcz odwrotnie, polityka jest jakby podstawą życia społecznego. Powiem właściwa, wadliwa polityka, jak na przykład polityka obostrzeń, ona prowadzi do załamania całego szeregu ważnych dziedzin dla naszego życia. A więc jeżeli my oddajemy władzę tak zwanym politykom, tym naszym dzisiejszym politykom, popełniamy olbrzymi błąd, dlatego że dzisiaj, a właściwie od 30 lat, mamy do czynienia z fałszywymi elitami politycznymi. I w obecnym czasie pandemii stało się to bardziej ewidentne niż wcześniej. Bo jakże to możliwe, że pan doktor Zbigniew Hałat tłumaczy nam, że te wszystkie środki związane z pandemią nie mają najmniejszego sensu. Szczepienia nie mają żadnego sensu. Obostrzenia są szkodliwe. W jaki sposób? Jak to jest możliwe, że ktoś, kto o tym wie, a przecież jego głos nie jest jedyny, przedstawia nam tego rodzaju pogląd, a z drugiej strony nie ma żadnych praktycznych działań ze strony państwa. Więcej, usuwa się tego rodzaju głosy z przestrzeni publicznej. Usuwa się z YouTube, usuwa się z innych miejsc. A więc dlaczego tak jest, że nie dość, że nie słucha się tego rodzaju głosów alternatywnych, a z drugiej strony wręcz usuwa się, ucisza się tego rodzaju głosy, chociaż przecież jednym z osiągnięć cywilizacji Zachodu to jest prawo człowieka. A John Stuart Mill w swoim eseju o wolności mówi wyraźnie, uciszanie opinii jest zawsze błędem, jest zawsze czymś niedobrym. A więc dlaczego? Możemy tylko powiedzieć w ten sposób. Tylko dlatego, że rządzą nami fałszywe elity polityczne. Jeżeli tego rodzaju elitom oddajemy władzę, jeżeli mówimy, polityka nam się nie podoba, niech to ktoś inny sprawuje za mnie tą funkcję, załóżmy ministra zdrowia, to w tym momencie jakby oddajemy walkowerem swoje własne życie. Dlatego
Ja mam do Państwa tego rodzaju apel. Zrozummy, na czym polega polityka. W polityce nie ma nic złego. Polityka to jest organizacja życia społecznego. Jeżeli chcemy żyć w demokracji, demokracja wymaga aktywności. Chcemy monarchii, wtedy możemy ewentualnie oddać politykę mądremu królowi. Ale jeżeli chcemy żyć w demokracji, musimy zrozumieć, istotą demokracji już od czasów starożytnych Aten jest partycypacja społeczna, jest uczestnictwo w życiu politycznym. I w tym nie ma nic złego. W tym wręcz jest źródło do pewnej satysfakcji. Satysfakcji z tego, czym jest wolne państwo. I teraz powiedziałem coś na temat Aten. Może ten temat jeszcze troszeczkę rozwinę. Na pewno Państwo pamiętacie jeszcze ze szkoły. Ateńczycy walczyli z Persami. Wojny perskie to był bardzo taki znaczący fragment historii starożytnych Aten czy starożytnej Grecji. I teraz to nie była tylko walka o niepodległość. To nie była tylko walka o niepodległość Aten, o niepodległość Grecji. To była też walka cywilizacyjna. Bo z jednej strony Ateny, które w jakiś sposób reprezentują też cywilizację zachodnią, walczyły o swoją wolność, właśnie o tą demokrację, a z drugiej strony Persja była tak naprawdę mocarstwem orientalnym, pewnego rodzaju despotyzmem o charakterze orientalnym. I właściwie te wojny perskie stają się żywe dzisiaj, bo z jednej strony mamy dzisiaj cywilizację wolności, mamy cywilizację demokracji, mamy taką cywilizację, w której, tak jak mówię, należy się zaangażować, należy zrozumieć, że to jest dla nas wszystkich konieczne, żeby w jakiś sposób zaangażować się w życie publiczne. A z drugiej strony mamy taką cywilizację, która mówi nie. Najlepiej, jakbyście się Państwo w nic nie zaangażowali, słuchajcie się tego, co rząd mówi. Najlepiej, jakbyście stali się, mówię wprost, niewolnikami. Niewolnikami. Proszę Państwa, w starożytnej Grecji było też niewolnictwo, ale nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Nie da się w ogóle tego porównać z despotyzmem perskim. Tam przed władcą nawet najwybitniejsi obywatele musieli się rzucać płasko z takim usłużnym pokłonem. Tego nigdy nie było w Grecji. W Grecji ludzie mówili do siebie w sposób dumny. Nawet ci, którzy stali przed, załóżmy, Periklesem czy przez innym wodzem ateńskim. Tam między obywatelami była pewnego rodzaju równość, co oczywiście nie znaczy, że nie istniała pewna hierarchia. W każdym razie tam nie było służalczości. I nie wiem, czy dzisiaj o tym nas jeszcze dobrze uczą w szkołach, żeby zrozumieć, na czym polega różnica pomiędzy Grecją a despotyzmem orientalnym, jakie reprezentowała Persja. My stajemy znowu w obliczu zagrożenia, że cały świat wręcz stanie się taką cywilizacją, gdzie ludzie o wolności zapomną. I dlatego to jest takie ważne, żeby tej wolności obecnie bronić i żeby z drugiej strony zaangażować się w życie polityczne. I dlatego też wolne wybory, ten ruch, który ja tworzę, już od kilku miesięcy mówi: obywatele, drodzy, ludzie wolni, wolnej woli, zorganizujmy się. To naprawdę nie wymaga wiele wysiłku. Stwórzmy grupy, oddziały w całej Polsce. Potrzebujemy co najmniej 20 tysięcy ludzi. Musimy mieć siłę. Nie mamy za sobą wielkich pieniędzy. Nie mamy sponsorów tego rodzaju jak Soros. Musimy po prostu stworzyć grupy i oddziały. Tam, gdzie nie ma wielkich środków finansowych, jest inny sposób na zdobycie siły. I to dotyczy nie tylko jednostek, to dotyczy również organizacji. Jest bardzo dużo organizacji w Polsce o charakterze niezależnym. Wolne wybory od samego początku uczestniczą we wszystkich akcjach protestu w Polsce. Członkowie wolnych wyborów są zarówno w Bielsku Białej, w Katowicach,
jak i w Warszawie. Uczestniczą od samego początku konsekwentnie we wszystkim. Ale to za mało. Protest jest za mało. My musimy zorganizować się w takiej formie, że jak przyjdą wybory, a nie wiemy, kiedy one będą, ale może już bardzo niedługo, my będziemy mieli taką siłę, żeby będziemy mogli w sposób zupełnie legalny konkurować z tą siłą, jaką w Polsce reprezentują partie polityczne. Te partie polityczne w żaden sposób nie służą naszym polskim interesom. One nie służą naszej wolności. I czas najwyższy, żeby wymienić władzę. I teraz kto ma stanowić te nowe władze? Proszę Państwa, ludzie wartościowi. My szukamy ludzi wartościowych. Człowiek wartościowy to jest człowiek uczciwy, człowiek odważny, człowiek niezłomny, nieprzekupny, mądry, przygotowany do tego, żeby pełnić wysoką funkcję w życiu publicznym. Takich ludzi szukamy. Jeżeli takich znajdziemy, jeżeli takich wypromujemy, osiągniemy sukces. A teraz sukces nie dotyczy tylko Polski. To nie jest walka tylko o Polskę. To nie jest tylko walka o naszą cywilizację. To jest walka kosmiczna. Tutaj chodzi o to, że cały wszechświat ma pewne prawa. Te prawa związane są z harmonią, z doskonaleniem, z różnorodnością, w której jednocześnie następuje współdziałanie. Proszę Państwa, to jest wielkie zadanie. To jest wielkie zadanie, żebyśmy sobie zdali sprawę, że to, przed czym my stoimy, to, co chcemy zrealizować, to nie jest sprawa jakaś mała, związana z osiągnięciem jakiegoś sukcesu wyborczego. To jest sprawa dużo większa. To jest sprawa rozwoju kosmosu. I teraz chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. W naszej tradycji, w naszej polskiej tradycji myślenia o polityce, bardzo wielu myślicieli polskich podkreślało właśnie ten aspekt. My musimy kształtować taką politykę, która by doprowadzała ludzi do ich jak najpełniejszego rozwoju. To jest właśnie kierunek, który między innymi jest u naszych myślicieli, nawet u Adama Mickiewicza. Więc chciałem, żebyście Państwo to zrozumieli, że żeby stworzyć w Polsce coś naprawdę wartościowego, my musimy dojść do naszych własnych korzeni, do korzeni naszej myśli i musimy zrozumieć, że wolność, że harmonia to są prawdziwe wartości i warto dlatego poświęcić swój czas i partycypować w życiu publicznym, do czego bardzo zapraszam. A na koniec powiem, proszę bardzo, że jestem, ja nie wiem, czy Państwo wiecie, tutaj koleżanka z Wolnych Wyborów, mamy bardzo piękne koleżanki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że jest w tej chwili w Polsce konkurs na osobowość roku 2020 za zorganizowanie pierwszego kongresu filozofii polskiej oraz apeli. Udało mi się w jakiś sposób zostać nominowany do tego konkursu. Wygrałem pierwsze miejsce w kategorii nauka w województwie śląskim, a w tej chwili... prowadzę w Polsce. Jestem na pierwszym miejscu w kategorii nauka w Polsce. Bardzo dziękuję. Tak jak mówimy w Wolnych Wyborach, to nie dla ego, to dla dobra wspólnego. I jeżeli Państwo możecie to zrobić, ja wam podaję w tej chwili numer telefonu, który jest również tutaj. 72355. 72355. Możemy to w tej chwili napisać na naszej komórce. 72355. I następnie dużymi literami FIN.4. Od tego, czy ja wygram ten konkurs, zależy dużo, bo myślę, że te pozostałe osoby, którzy uczestniczą w tym konkursie, myślą przede wszystkim o własnym sukcesie, o własnej popularności. To nie jest cel, dla którego ja uczestniczę w konkursie osobowość roku.
Moim celem jest popierać pewne idee ważne dla nas wszystkich, przede wszystkim idee wolności. I dlatego bardzo Państwa proszę o wsparcie, ponieważ walka w ciągu ostatnich 24 godzin będzie bardzo zażarta, a jesteśmy w tej chwili, mamy dzisiaj sobotę, a konkurs się kończy we wtorek. Także szczególnie te ostatnie 24 godziny z poniedziałku na wtorek będą bardzo ważne, a oczywiście każdy głos oddany dzisiaj jest równie ważny. Proszę Państwa, chciałem przedstawić pewne idee, powiązać harmonię z wolnością, z tego, co my robimy jako równe, wolne wybory, a także zrozumieniem polityki w ogóle. Jeżeli chcielibyście Państwo zadać mi jakieś pytanie, to jestem gotów na nie odpowiedzieć. Należy wybrać 7, 2, 3, 5, 5. 7, 2, 3, 5, 5 to chodzi o wysłanie SMS-a. 7, 2, 3, 5, 5 i napisać dużymi literami F i N, tak jak finał, F i N, kropka 4, kropka 4. Jestem Państwu bardzo wdzięczny, bo tak jak mówię, no, sukces osiągniemy tylko wspólnie. Od nas może zależeć inicjatywa. Ale to jest problem praktyczny. To nie jest tylko kwestia wiedzy na temat szczepień, na temat różnych nieprawidłowości. My musimy fałszywym elitom wydrzeć władzę. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, z kim mamy do czynienia. Nie możemy się zbyt wiele już spodziewać od naszego rządu. Nie możemy się spodziewać obrony naszej wolności. Musimy znaleźć odpowiednich ludzi. Musimy po prostu zrobić coś, co kiedyś robili również nasi dziadkowie, pradziadkowie. W pewnym momencie zaangażować się w obronę rzeczy podstawowych. Na szczęście nie musimy używać szabel, nie musimy używać karabinów. Możemy to zrobić za pomocą wolnych wyborów. I dlatego powstał ruch Wolne Wybory. Czy są jakieś pytania? Mamy tylko parę minutek. Z tego, co zrozumiałem, to jest pan zwolennikiem idei, żeby wejść w obecny system i go zmieniać. Tutaj na tym spotkaniu jest też wiele osób, które uważają, że tego systemu nie można zmienić, trzeba go najpierw zniszczyć, a potem stworzyć nowy. Jak pan to skomentuje? Ja nie jestem niszczycielem, ja jestem budowniczym. Proszę Państwa, mój dziadek walczył przeciw bolszewikom w 1920 roku. Był dwa razy skazany na karę śmierci, bo się dostał do niewoli. Dwa razy mu się udało uciec. To były inne czasy. On skończył szkołę kawalerii. Dzisiaj nie musimy tego robić. Dzisiaj możemy tylko, wyłącznie się po prostu zorganizować. Jeżeli się to nam uda, to naprawdę w sposób dosyć bezbolesny możemy wymienić władzę w Polsce. A oczywiście zdajemy sobie sprawę, że władza w Polsce w dużej mierze wykonuje polecenia z zagranicy. Ale to jest kwestia inteligencji, strategii. To nie jest tak, że ktokolwiek ma tyle mocy, żeby móc stłumić pewne wolnościowe dążenia, które są tutaj w Polsce. Ponieważ my jako naród wielokrotnie w sytuacjach trudnych daliśmy z siebie bardzo dużo energii i doprowadziliśmy do sytuacji o charakterze historycznym. Myślę, że znowu jesteśmy w takiej właśnie sytuacji. Chciałbym Państwa zachęcić do współdziałania. Chciałbym też zachęcić organizacje, bo wolne wybory wcale nie chcą wchłaniać innych organizacji. Te inne organizacje mogą po prostu z nami współpracować na zasadzie zupełnej niezależności, tylko na zasadzie współpracy. I to jest dobra deklaracja. Mamy współpracować z panem profesorem jako wolni ludzie i pan profesor, także to będzie naprawdę w praktyce sprawdzone. Wielkie brawa dla pana profesora. Dziękujemy. Mamy teraz bardzo...